Wykorzystujemy AI w obszarze logistyki, optymalizując procesy dostarczania paczek, a także przy optymalizacji załadunku i tras frachtu, więc wykorzystujemy je również przy wyborze odpowiednich lokalizacji pod maszyny paczkowe. Cześć, gościem dzisiejszego odcinka jest Katarzyna Olejniczak, która wewnątrz InPostu pilotuje projekt Smart Courier. Rozmawiamy o tym, jak zmienia się branża logistyczna, jak nowe technologie wpływają na wygląd tej branży, jak sztuczną inteligencję wykorzystuje taki gigant jak InPost. Naprawdę ciekawa rozmowa. Zapraszam serdecznie. Cześć Kasia, dzięki, że znalazłaś chwilę na rozmowę. Dobrze jest pogadać. Chciałem się zapytać o milion różnych spraw, ale zaczynając delikatnie, tak trochę pytaniem, które mam nadzieję przybliży trochę projekt, który pilotujesz w ramach grupy InPost, czyli Smart Courier. Jak twoim zdaniem będzie wyglądać branża logistyczna w najbliższej przyszłości, jak zmienia się ten krajobraz? Ciekaw jestem, jakie są tutaj twoje przemyślenia. Cześć Michał, dziękuję ci bardzo za zaproszenie. A przechodząc do odpowiedzi, wiesz co, dla mnie ten rozwój branży jest absolutnie połączony z takimi dwoma czynnikami, jak innowacja taka technologiczna, ale z tą pamięcią o klientocentryczności, tak, żeby pamiętać o tym, że to finalnie ten klient ostateczny jest w tej całej historii najważniejszy. I faktycznie usługa Smart Couriera jest taką odpowiedzią dla zarówno dla naszych nadawców, jak i ich klientów de facto, tak? Tu wprowadziliśmy, zmieniliśmy postrzeganie w ogóle obiegu dokumentów w zdalnych procesach i wycięliśmy w ogóle potrzebę wykorzystywania takiej standardowej ścieżki, gdzie mówimy o drukowaniu dokumentów i o tym obiegu papierowym. Przeszliśmy na absolutnie totalny paperless, gdzie od samego początku do końca żaden z dokumentów nigdy nie otrzymuje formy takiej fizycznej. Dla tych, którzy nie znają jej bliżej, to jest usługa, dzięki której możemy podpisać dowolną umowę przy użyciu w pewnym sensie kuriera, jakkolwiek obcasowo by to nie brzmiało, ale zdalnie, bez fizycznego spotkania z klientem. Tak, dokładnie. Natomiast i ten kurier jakby pełni tutaj bardzo istotną rolę weryfikacyjną, tak? Ponieważ w każdym z tych procesów bardzo istotne jest, byśmy mieli pewność, że daną dokumentację, umowę, nie wiem, protokół, czy cokolwiek mamy potrzebę dostarczyć, podpisała dokładnie ta osoba. Nasz kurier jest odpowiedzialny za zweryfikowanie z dokumentu tożsamości danych wskazanych przez nadawcę, tak? Czy to będzie imię, nazwisko, PESEL, seria numeru dokumentu tożsamości. To jest ten aspekt nierozerwalny z tym czynnikiem ludzkim i tu leży to w pełni w zakresie obowiązku naszego kuriera. Tak? Natomiast to, co zauważyliśmy w dobie, gdzie chyba już większość organizacji, jeżeli nie wprowadziła, to jest na wysoce zaawansowanym etapie wprowadzania procesów paperless, że właśnie taki proces jest czymś, czego rynek od nas oczekuje. Mhm. Więc stąd powołaliśmy usługę e-smart kuriera. Że pandemia napędziła mocno ten temat? Jakby w świecie, myślę, że w którym to był taki tak moment dużo osób pracuje zdalnie. Tak. I taki też zetknięcie się i głęboka świadomość, że to też nie są procesy, które się dzieją i powstają w chwilę, tak? Do tego trzeba się naprawdę dobrze przygotować i zarezerwować trochę czasu na przeprowadzenie takiej transformacji w każdej organizacji. Jak chętnie firmy podchodzą do tego procesu? Jak często spotykasz się z ludźmi, którzy mówią: pani kochana, to się nie da, to musi być pliczek dokumentów, które wysyłamy do podpisania klientowi, to jakby bez, musi być papier w pewnym sensie. Jak ciężko jest od tego odejść. Wiesz co, i to jest bardzo ciekawe, bo generalnie otwartość i taka gotowość przedsiębiorców jest bardzo duża. Natomiast z największym oporem, ale nie wynikającym z niechęci danej organizacji, spotykamy się u przedsiębiorców, którzy współpracują z
różnymi instytucjami państwowymi. I pomimo tego, że jako kraj szczycimy się tym rozpędem cyfryzacyjnym, że jakby z ramienia rządu udostępniamy wiele rozwiązań cyfrowych, tu jednak mamy takie części gdzieś tej krajowej logistyki, które są jeszcze kompletnie niegotowe i tam faktycznie jest wymagany papier, na co z kolei nasi klienci nie mają wpływu, tak? Więc jakby równolegle świadczymy usługę i w tej wersji papierowej i zcyfryzowanej, natomiast wszędzie tam, gdzie nie jest to zależne od jakichś urzędowych spraw, czy regulowane tymi czy innymi przepisami, jest bardzo duża otwartość klientów na jednak na cyfryzację i wdrażanie tego typu rozwiązań. Super. Jak wygląda typowy klient takiej usługi? To są bardziej małe, średnie przedsiębiorstwa, czy też duże korporacje, które korzystają z tego typu rozwiązań? To kolejny z paradoksów. Oczywiście mamy największymi naszymi klientami w tej usłudze są klienci bankowi, gdzie rozpoczęli jakby, ich świadomość była też bardzo duża, więc te prace przygotowujące ich do możliwości przejścia w taką ścieżkę paperlessową były rozpoczęte jeszcze przed pandemią. Więc tutaj gładko przyszliśmy. Otwartość małych przedsiębiorców jest olbrzymia. Czasami są trudności technologiczne gdzieś z ułożeniem tego procesu wewnątrz ich organizacji, ale tutaj też służymy jakby dobrą radą i wsparciem w tym zakresie. Teraz mamy mnóstwo nawet w e-commerce klientów, którzy dostarczając swoje produkty potrzebują chociażby potwierdzenia w formie dokumentu, że osoba, która odbierała daną przesyłkę była pełnoletnia i była ów Janem Kowalskim, który zamówił tą przesyłkę. Więc tutaj jest sytuacja z wręcz miesiąca na miesiąc, bardzo się poprawia i ta otwartość jest znacznie większa i procesy wdrażania też znacznie krótsze już. Super, to dowiaduję się więcej niż, bo wydawało mi się, że rozumiem, na czym polega ta usługa, ale to jakby ta odpowiedź trochę podpowiada, że też możecie dzięki temu jakby świadczyć usługę dostarczania produktów, których historycznie chyba nie można było wysyłać ze względu na właśnie pełnoletność, tak? Tak, są jakby. Dziś e-smart w ogóle nie jest już usługą, która dedykowana jest wyłącznie do obiegu dokumentów, w takim rozumieniu zawierania umów na odległość. Tak? Jest wykorzystywana również w procesach, w których właśnie dany towar może być odebrany tylko i wyłącznie przez osobę, która zakupu dokonała i na przykład w tym procesie konieczna jest weryfikacja pełnoletności czy w niektórych procesach nawet stanu trzeźwości odbiorcy przesyłki. O, wow. Ciekawe zastosowanie. Wspomniałaś o technologii, to znaczy jako jednym z takich czynników, który napędza zmiany w tym sektorze. Na czym polegają te zmiany technologiczne? To jest bardziej hardware czy oprogramowanie, które rozwijacie w kontekście tej usługi? I chyba najkrócej mogłabym odpowiedzieć, że wszystko. Bo jakby w ogóle obserwując InPost i to, co robimy dla swoich klientów, to takich usług, które są gdzieś technologicznym i innowacyjnym krokiem w ogóle w branży, jest wiele, tak? Począwszy od naszej aplikacji mobilnej InPost, czy rozwiązania, które pozwala na zdalne otwieranie skrytek w urządzeniach paczkomatów. Korzystam. Tak? Tak, jestem takim trochę nałogiem paczkomatów, w sensie w zasadzie u mnie pandemia była takim przełomowym momentem, w którym zaczęliśmy mocniej korzystać z paczkomatu i już tak nam zostało. W tej chwili w zasadzie nie ma u mnie dnia powrotu z biura, w którym nie zahaczałbym o paczkomat odebrać coś tam do kogoś u nas w domu. Widzisz, to trochę tak jest, że jak się raz spróbuje, zasmakuje tego, jak to wygląda, to ciężko się od tego uwolnić, swego rodzaju nauki. To jest wygodniejsze niż kurierzy, z którymi ciężko jest się czasami dogadać na godzinę,
konkretną, a to tutaj to jest jakby, a no, ale abstrahując od paczkomatów, aplikacja rzeczywiście jest fajna. Ciekaw jestem, czy wytworzycie te rozwiązania in-house, czy też outsourcujecie produkcję tego oprogramowania gdzieś na zewnątrz? W większości projektów mamy takie zasoby po stronie naszego IT, że jesteśmy dostawcami tych rozwiązań. Tak? I jedną z ostatnich takich usług, którą przygotowaliśmy dla naszych klientów, a nie mogłabym o niej nie wspomnieć, jest InPostPay, tak? Czyli rozwiązanie, które pozwala jednym przyciskiem zamknąć proces płatności i dostawy przesyłki. Co ciekawe, InPostPay zdobył aż dwie statuetki podczas tegorocznej gali Mobile Trends Awards 2023. Otrzymaliśmy główną nagrodę w kategorii fintech i drugie miejsce w głosowaniu kapituły konkursowej. Szanuję, to jest dobry konkurs też. Wprawdzie wiele lat temu, ale też moja firma wygrała jedną z kategorii w 2014 roku w aplikacjach biznesowych. Super, fajnie. Ciekaw jestem w kontekście tych zmian krajobrazu, zmian technologicznych. Jak odnosicie się do tematu, który trochę zawładnął dyskusją w ogóle w naszej branży, powiedzmy, technologicznej, czyli sztuczną inteligencją? W jaki sposób InPost wykorzystuje sztuczną inteligencję? Czy korzystacie na co dzień z takich rzeczy jak ChatGPT, czy jakieś alternatywy? Czy macie jakieś swoje własne rozwiązania tego typu? Ciekaw jestem, jak to wygląda. Wszyscy oczywiście wykorzystujemy. I myślę, że dzisiaj AI stała się takim standardem dla wielu firm i w sumie nie wyobrażam sobie organizacji, która w jakimkolwiek zakresie, chociażby wąskim, ale nie stosowałaby tego typu rozwiązań. Wykorzystujemy AI w obszarze logistyki, optymalizując procesy dostarczania paczek, dobierając optymalne godziny dostaw, a także przy optymalizacji załadunku i tras frachtu, więc to zastosowanie jest bardzo, bardzo szerokie. Ponieważ wykorzystujemy je również przy wyborze odpowiednich lokalizacji pod maszyny paczkowe. Czyli odległość od jakichś kluczowych punktów typu, nie wiem, kościoły, szkoły, markety, tego typu rzeczy? Tak. Dokładnie. Jako InPost aktywnie też wykorzystujemy AI zarówno w taki tradycyjny, jak i generative AI w marketingu oraz obszarze sprzedaży. Dzięki możliwościom, jakie daje nam AI, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć potrzeby klientów i dostosować do nich najwyższej jakości ofertę, co oczywiście finalnie dla nas przekłada się też na nasze wyniki sprzedażowe. Tworzymy projekt... Ty na co dzień korzystasz z tego typu rozwiązań? W sensie jakby w twojej takiej codziennej pracy masz tam od czasu do czasu w przeglądarce uruchomionego czata GPT czy jakiś tego typu model? Wiesz co, w tym zakresie my też pracujemy nad własnymi rozwiązaniami. Mamy dedykowany odpowiednik ChatGPT, z którego możemy Super. Wewnątrz korzystać, więc no tutaj to, nazwijmy, ta współpraca z sztuczną inteligencją, no jest u nas naprawdę na wysokim poziomie. Super, to... Ja uważam, że to jest jedna z największych szans, które w tej chwili stoją przed większością biznesu i fajnie widzieć, że rzeczywiście w takim dużym biznesie też nie jest łatwo wdrożyć tego typu rozwiązania. Pewnie InPost ma swoją bezwładność, tysiące osób zatrudnionych, więc jakby wdrożenie tego typu technologii nie musi być łatwe, a dobrze słyszeć, że nawet w tak zaawansowanych sprawach jak właśnie optymalizacja wyboru skrzyn czy samych paczkomatów jest to wykorzystywane. Super ciekawe rozwiązanie. Dokładnie, ale wiesz co, u nas też biorąc pod uwagę jakby obszar taki geograficzny, który w tej chwili obejmujemy jako InPost, to rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji są wykorzystywane również w naszych contact center, tak? Gdzie
gdzie wprowadzamy na europejskich rynkach chatboty czy voiceboty oparte na NLP. Mhm. Super. Czyli nawet głosowa AI w rozmowach z klientami, no to rzeczywiście tak. Myślę, że z dużych firm to jesteście jedną z niewielu tak dużych organizacji, która w ten sposób działa. Powiedz w ogóle, to jest takie pytanie, którego w sumie nie miałem na liście, ale ciekaw jestem, czy wasze bycie na giełdzie wpływa tak na codzienną pracę, powiedzmy twoją i twojego segmentu? Ja sam jestem notowany na giełdzie, w sensie moja firma, więc zawsze jestem ciekaw, jak to wygląda w innych organizacjach i na ile bycie na giełdzie wpływa na jakoś, powiedzmy, najróżniejsze procesy wewnątrz organizacji. Czy wpływa? To wiesz co, to pewnie jest najlepsze pytanie dla naszego zarządu i głównowodowodzących organizacją. W moim poczuciu tak i nie. Już jakby szerzej tłumaczę, ponieważ generalnie zarówno i kadra zarządzająca, jak i pracownicy, my zawsze mamy poczucie odpowiedzialności za to, co robimy. I absolutnie w moim postrzeganiu wtórną rzeczą jest to, czy jesteśmy notowani na tej czy innej giełdzie, tak? Jakby wiemy, jakie są nasze zadania, jaka jest związana z tym odpowiedzialność, zwłaszcza jeżeli zajmuje się, tak jak mój zespół, dość taką ryzykowną i newralgiczną częścią biznesu, gdzie ta odpowiedzialność chociażby za dane osobowe jest, czy tajemnicę bankową, jest bardzo wysoka, więc nasze zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności absolutnie jest niezmienne bez względu na to, czy jesteśmy notowani, czy też nie. Super, super. InPost jest kojarzona jako firma, która jest, czy dokonała niesamowitych rzeczy, jeśli chodzi o globalną ekspansję. Już nie jest tylko biznes lokalny, ale macie też tysiące punktów w Hiszpanii. Dużo się słyszy o właśnie ekspansji InPostu za granicę. Ciekaw jestem, czy Smart Courier jest na razie, jakby działacie na lokalnym rynku, czy też jest już realizowana, czy zaplanowana ekspansja zagraniczna? Obecnie jakbyś usługę z Smart Couriera świadczymy tylko na lokalnym polskim rynku. Natomiast myślę, że to jest absolutnie tylko kwestia czasu, gdzie zaczniemy udostępniać ją również na inne rynki. Super, super. Ciekaw jestem, jak podchodzicie do spraw związanych też z bezpieczeństwem. Jakby wydaje się, że wspomniałeś, że to jest wszystko paperless, tak? Wykorzystujecie tablety, różnego typu smart urządzenia po to, żeby przechowywać te dane, przechowywać jakieś dokumenty, które podpisuje klient. No, w oczywisty sposób to są urządzenia, które przechowują jakieś wrażliwe dane, czasami umowy biznesowe, jakieś wysokości kontraktów. Tutaj pewnie podejście do bezpieczeństwa jest jednym z głównych wyzwań stojących przed taką usługą. Ciekaw jestem, jak do tego podchodzicie. Tak, było to wyzwanie, ale wiecie, to tak jak mówiłam na początku, że to nie jest proces, który wydarzył się nagle. To był też czas długi takich analiz i technologicznych, aspektów prawnych i wielu, wielu innych. Szczęśliwie finalnie udało nam się przygotować w taki sposób tą usługę, żeby każda ze stron miała absolutną pewność co do jej bezpieczeństwa. Tutaj wielu analizom poddawane były chociażby rozwiązania technologiczne, jak komponentów, które implementowaliśmy do swoich struktur. Mam tutaj na myśli rozwiązanie, które jest używane w momencie składania podpisu na tablecie. I tutaj, jeśli chodzi o dostawców, to chyba było najbardziej czaso- i pracochłonny element wyboru, ponieważ jakby mamy wiele rozwiązań, pomiędzy którymi mogliśmy wybierać z tych, które istnieją już na rynku. Natomiast bardzo ważnym też było dla nas elementem ta responsywność dostawcy i jego gotowość do zmian
takich zgodnych z naszymi potrzebami. Finalnie wybraliśmy rozwiązanie Signature X-a, które zostało u nas zaimplementowane i sprawdza się świetnie, daje nam różne możliwości w samej warstwie podpisu, tak, zbierania danych, można pobierać z pełną biometryką, a częściową czy po prostu obraz podpisu. Drugą taką bardzo ważnym elementem w naszych analizach był dobór samego sprzętu. I chociaż wydawałoby się, że na rynku mamy niesamowicie szeroki wachlarz urządzeń, przez które możemy pobierać podpisy, to finalnie zagłębiając się gdzieś tam w szczegóły i aspekty takie techniczne już samych urządzeń, okazało się, że wybór to dziś myślę, że jednak finalnie szczęśliwie ograniczył się tylko do jednego dostawcy i wybraliśmy urządzenia Samsunga, pracujemy na tabletach Active. I raz, że techniczne rozwiązania i aspekty, których dostarcza nam ten sprzęt, były dla nas niezwykle istotne, jak nie wiem, matryca czy zabezpieczenia samych urządzeń, ale też to niezwykle ważne przy pracy kurierów, to musi być sprzęt, który jest niezwykle odporny na takie mechaniczne uszkodzenia i to był taki element, którego się najbardziej nad żywotnością tych urządzeń zastanawiałam przy dość specyficznej pracy kurierów. Absolutnie jestem zaskoczona, bo to jest przez 4 lata pracy na tych urządzeniach promilowe w ilości uszkodzeń, tak? No ale przechodząc jakby krok dalej, gdzieś zagłębiając się w tą usługę i sam obieg dokumentu, to udało nam się przygotować usługę w taki sposób, że de facto żaden z dokumentów nigdy nie jest przechowywany nawet przez chwilę na urządzeniu. Więc bezpieczeństwo samego dokumentu jest o tyle wysokie, że nie ma większego znaczenia, czy urządzenie zostanie skradzione, zgubione, czy cokolwiek innego się z nim wydarzy, tak? Bo sam dokument nigdy nie znajduje się na urządzeniu. Żeby móc go otworzyć, no to też trzeba przejść kilka kroków zabezpieczenia, od podania kodu dostępu, by w ogóle otworzyć pierwszy z dokumentów. Takim pierwszym dokumentem w tym procesie jest taki formularz weryfikacji danych, tak? Czyli to pierwszy dokument, który otwiera kurier po otrzymaniu kodu od odbiorcy, potwierdza z dokumentem tożsamości dane. Jeżeli wszystkie się zgodzą, dopiero wtedy przechodzi do kolejnego etapu i dopiero wtedy po poprawnej weryfikacji uzyskuje możliwość w ogóle otworzenia dokumentów, które są na przykład umową czy jakimiś załącznikami. Więc udało nam się. Oprawione było to pewnie 2-letnią nim czasem analiz, testów i wielu takich analiz też prawnych. Natomiast finalnie jestem bardzo zadowolona, bo wiemy, że mamy niezwykle bezpieczny proces dla obiegu dokumentów. Tak? Nawet tak nefralgicznych jak bankowe, które są objęte tajemnicą bankową. Super, super. Cenna wiedza. Mam jeszcze takie na koniec pytanie, może trochę nietypowe, ale wiem, że pracujesz w InPoście już 11 lat? Jakoś, 12. Jakoś tak? 12 rok. To dość nietypowe w dzisiejszych czasach, że ktoś pracuje tak długo w jednej organizacji, szczególnie w tak dużych firmach. Ciekaw jestem, co takiego jest w InPoście, co sprawia, że 12 rok rozwijasz już tam różne projekty. Wiesz co, trochę się śmieję, ponieważ nigdy w życiu nie myślałam, że wytrzymam tak długo w jakiejś organizacji. Absolutnie niebywałe dla mojego temperamentu i charakteru. Natomiast dynamika pracy, zmienność i mnogość projektów, które mamy, po pierwsze nie pozwala się nudzić, zapewnia cały czas rozwój i poczucie, że znaczy nie doprowadza do takiego momentu, w którym czujesz, że już wszystko zrobiłeś. Tu nim dojdziesz do połowy jednego projektu, to już widzisz 3-4 kolejne wyzwania, którym po prostu chcesz, wiesz, podjąć rękawice i dalej działać. Więc jeżeli
uwielbiasz stres, dynamikę i ciągłe wyzwania, to spędzisz tutaj 12 lat minimum. Idealna reklama. Ale taka jest prawda, wiesz, no patrząc na impost historycznie, no to gdzie jest nasz początek i jak wyglądała ta nasza droga, to chyba każdy jest świadom, że no, dynamika jest olbrzymia, a tempo prac bardzo podobne, więc jeżeli się lubisz nie nudzić i chcesz mieć ciągłe wyzwania, to tutaj jest ta tajemnica sukcesu. Oczywiście nie jestem jedyną osobą, która tu tak długo pracuje, bo jest nas wiele i każdy z całą pewnością, każda osoba powie to samo, że ta dynamika i mnogość zadań jest czymś, co pozwala mieć poczucie cały czas rozwoju i chęci dalszego działania. Super. Myślę, że dobry, pozytywny akcent na koniec rozmowy, więc pięknie dziękuję za cenne podpowiedzi i Twoją perspektywę na to, jak wygląda, jak będzie wyglądać ten segment rynku. No i myślę, słyszymy się niebawem. Dzięki bardzo. Też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo.